Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sikulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku mój komentarz do użycia przez Rosję nowoczesnego hipersonicznego pocisku balistycznego Aresznik w zlatynizowanej formie Oresznik w wojnie na Ukrainie. Pytanie, co to oznacza? Czy jest to punkt zwrotny tej nowej fazy wojny na Ukrainie? Jak może potoczyć się dalej ta wojna, jak mogą się potoczyć scenariusze geopolityczne, uwzględniając perspektywę zaprzysiężenia 20 stycznia przyszłego roku nowego 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych, odniosę się także do tych wszystkich, właśnie powiedziałbym, takich elementów narracji, które były dominujące w ostatnich miesiącach, czy ostatnich nawet prawie trzech latach. W media głównego nurtu w Polsce, także w kontekście użycia właśnie oresznika przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję za każdą postawioną kawę, dziękuję za wsparcie okazywane kanałowi. Zachęcam do komentowania każdego odcinka, zachęcam do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do głównego tematu. 21 listopada 2024 roku prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin w specjalnym wystąpieniu poinformował o przeprowadzonym tego samego dnia e, ataku rakietowym na Ukrainę, w którym po raz pierwszy w historii e, wykorzystano pocisk balistyczny nowego typu, który przen przen przenosił konwencjonalne głowice bojowe. Jak wskazał sam prezydent Rosji, co później zresztą potwierdził także Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, do ataku został wykorzystany pocisk balistyczny średniego zasięgu Oresznik. I jak poinformowała strona amerykańska, co też jest istotne, Rosjanie wcześniej uprzedzili Władze w Waszyngtonie o planowanym starcie, na krótko przed rozpoczęciem samej procedury. Tutaj media podają informację, że pół godziny wcześniej Amerykanie zostali poinformowani. Zresztą też warto zauważyć, że Amerykanie ewakuowali swoją ambasadę w Kijowie, czyli generalnie byli uprzedzeni, że może dojść do jakiegoś dużego ewentualnego ostrzału rakietowego. Pytanie, czy spodziewano się, że zostanie użyty po raz pierwszy w historii pocisk hipersoniczny? Ponieważ dotychczasowe doniesienia mediów zachodnich, mediów głównego nurtu, ale także tych eksperckich, tych zajmujących się fachową, fachowo nową techniką wojskową, mówiło. Pisało o tym, że pociski hipersoniczne to jest taka, można powiedzieć, to są prototypy, to są dopiero badania, etap badań, a do wdrożenia do użycia bojowego, to jeszcze długa droga. No, okazuje się, że jest, to, że jest to pocisk już gotowy do w pełni do użycia bojowego. Oczywiście departament Obrony Stanów Zjednoczonych był bardzo zdystansowany, określił no, samo użycie jako eksperymentalne, natomiast no wiemy doskonale, że tego typu konflikty to jest czas na wypróbowywanie także różne, różnego rodzaju nowej, nowej, broni i niewątpliwie było to skuteczne. Było to skuteczne, według dostępnych źródeł ten pocisk został wystrzelony z, ob, z obszaru obwodu Astrahańskiego, co wskazuje na poligon rakietowy, słynny, poligon rakietowy Kapustiniar. Celem były obiekty przemysłowe, które znajdują się na obszarze miasta Dnipro, czyli dawny Dnipropietrowsk. Sam pocisk przenosił według dostępnych danych sześć głowic. On zresztą może przenosić różnego rodzaju głowice, bo i odłamkowo burzące i inne. W każdym razie była to odpowiedź bardzo szybka, błyskawiczna, właściwie rosyjska odpowiedź na zgodę. Stanów Zjednoczonych i innych państw, przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Francji na użycie zachodniej broni przeciwko Federacji Rosyjskiej, użyciu między innymi amerykańskich systemów ATAKAMS do rażenia celów w głębi Federacji Rosyjskiej. No i teraz oczywiście ważne, aby powiedzieć nieco więcej, czym jest ten pocisk-orecznik, czym to w ogóle jest. No Przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa się fakt, że jest to że jest to pocisk, wobec którego no, trudno, przynajmniej w Europie, znaleźć jakiekolwiek skuteczne systemy obrony. Według wszelkiego rodzaju dostępnych źródeł, według wszelkiego rodzaju wypowiedzi czołowych ekspertów zajmujących się technologią rakietową, nie ma na obszarze Europy żadnych skutecznych systemów przeciwrakietowych, które byłyby w stanie. Za, no, no, unieszkodliwić, unieszkodliwić pociski hipersoniczne. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że właśnie oreśnik osiąga prędkość 10 machów, co przekłada się na prędkość przelotową 2,5 do 3 km na sekundę, czyli od 9 do nawet do nawet no, 12 km na Godzinę. I w trakcie tego właśnie użycia, 21 listopada, szacuje się, że oresznik osiągnął prędkość 11 machów w końcowej fazie lotów. Warto zauważyć, że tych 6 głowic, które maksymalnie może oresznik według Według wojskowych przenosić, rozdziela się w tej ostatniej fazie końcowej lotu i one również osiągają prędkość hipersoniczną. A zatem pokonanie dystansu 800 km zajęło temu pociskowi około 15 minut. No i to jest bardzo istotna sprawa. No fundamentem. Tutaj wszystkich tych komentarzy jest to, że dziś nie ma takiej możliwości w Europie, aby jakiekolwiek państwo, aby jakiekolwiek państwo było w stanie się obronić przed pociskami hipersonicznymi. Powstaje oczywiście pytanie, ile Rosja tych pocisków dzisiaj ma w gotowości bojowej. Wszystko wskazuje na to, że są to pociski, które są na platformach ruchomych, a zatem no, dosyć mobilna, mobilny rodzaj broni, bardzo groźny, bardzo niebezpieczny. I co bardzo interesujące, jak to się stało, że ten rozwój tego typu pocisków o zasięgu do 5000 km jest możliwy, mimo tego, że przecież obowiązywał. Tak zwany traktat INF, traktat rozbrojeniowy, który miał na celu redukcję sił nuklearnych średniego i pośredniego zasięgu czyli wszelkiego rodzaju rakiet. Od zasięgu 5 do maksymalnie 5,5 tysiąca kilometrów. No a to, Szanowni Państwo, było możliwe i rozwój właśnie tego projektu Oresznik był możliwy po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych za prezydentury Donalda Trumpa. Nikogo innego, tylko Donalda Trumpa, który jednostronnie w lutym 2019 roku wycofał Stany Zjednoczone z traktatu. INF, który ograniczał rozwój pocisków średniego i pośredniego zasięgu. Zaraz po tym, zresztą po tej decyzji Trumpa, również Władimir Putin podjął taką analogiczną, symetryczną decyzję. I ja komentowałem dla Państwa w podcaście geopolitycznym tę decyzję, wskazując na to, że decyzja amerykańska nie zagraża bezpieczeństwu. Samych Stanów Zjednoczonych, ponieważ z uwagi na położenie geograficzne i z uwagi na systemy przeciwrakietowe rozwijane jeszcze w okresie zimnej wojny, kluczowe obszary, kluczowa infrastruktura krytyczna w Stanach Zjednoczonych jest chroniona systemami, których nie ma w, w Europie, natomiast systemami, które nawet przez rosyjskich wojskowych są uważane za te, które mogłyby ewentualnie prze, przechwycić tego typu pociski hipersoniczne jak oreśnik. No i inna sprawa, że oreśnik ma ten zasięg ograniczony, a zatem przede wszystkim on może być użyty w Europie. I w tym kontekście Trump niewątpliwie zadbał o bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, natomiast nie, nie za bardzo przejmując się bezpieczeństwem amerykańskich sojuszników. I też trzeba to jasno, jasno powiedzieć. W tym kontekście no, sytuacja dla takich państw, które chciałyby eskalowania konfliktu, czy dla takich decydentów, dla takich polityków, którzy chcieliby eskalowania konfliktu z Rosją, no ta sytuacja przedstawia się bardzo, ale to bardzo źle. Po pierwsze zauważmy, że zdaniem amerykańskich wojskowych, takich jak generał Ben Hodges, nie ma takiej perspektywy, w, dający, nie ma, w dającym się przewidzieć czasie oczywiście, nie ma takiej opcji, aby Amerykanie rozmieścili jakiekolwiek ciężkie dywizje na terytorium tak tzw. wschodniej flanki NATO, przede wszystkim w Polsce. Nie ma takiej opcji. Pamiętamy, że prezydent Andrzej Duda miał taką, taką wizję Fortu Trump, aby coś takiego stworzyć, aby tutaj... Ciężkie dywizje, brygady pancerne zmechanizowane amerykańskie były rozmieszczone, nowoczesne systemy przeciwrakietowe. Natomiast widać, że skończyło się tylko i wyłącznie na sfinalizowaniu antyrakietowej bazy w Redzikowie, która to baza przede wszystkim służy do przechwytywania pocisków o zasięgu strategicznym i ta baza przede wszystkim chroni Stany Zjednoczone. Nie Europę, nie Polskę, ale Stany Zjednoczone. Nie ma takich perspektyw. Generał Ben Hodges wskazywał wyraźnie, że Amerykanie muszą być elastyczni, muszą móc w każdej chwili zaangażować się, czy to na Bliskim Wschodzie, czy na Indo-Pacyfiku. W związku z tym nie traktują priorytetowo Europy Wschodniej. Stąd nie ma i od samego początku nie było takiej opcji, aby Amerykanie bezpośrednio włączyli się po stronie Ukrainy w wojnę z Rosją. I to jakby jest oczywista, oczywista sprawa, zresztą tuż po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dzień później, 5, 6 listopada, dziennik Wall Street Journal wyraźnie napisał, że administracja Donalda Trumpa nie wyśle ani jednego kobiety, ani jednej mężczyzny ze Stanów Zjednoczonych do walki po stronie Ukrainy, czy też do tego, aby zabezpieczać strefę jakąś demarkacyjną, jakąś strefę Bezpieczeństwa na Ukrainie po ewentualnym zamrożeniu tego, tego konfliktu i warto to mieć na uwadze. Natomiast ta sytuacja, użycie oresznika, użycie rakie, do, rakiety z, 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 właśnie z tym pociskiem hipersonicznym pokazuje, że dzisiaj żadne państwo w Europie, w Unii Europejskiej, nie posiada żadnego zestawu, żadnego systemu przeciwrakietowego, który mógłby uchronić infrastrukturę krytyczną, ośrodki kierowania państwem, ośrodki dowodzenia, magazyny i tak dalej, i tak dalej przeciwko takiemu atakowi. Część ekspertów mówi, że tak zwany kolektywny zachód, Wyłączając Stany Zjednoczone, jest zapóźniony w rozwoju pocisków hipersonicznych o mniej więcej 10 lat. I to w, w tym kontekście słowa takie jak marszałka Sejmu, Szymona Hołowni, który straszy Rosję wojną jądrową, mówi, cytuję, mówi, to jest cytat o wdeptywaniu Putina w Ziemię, no brzmią jak tragi farsa. Brzmią jak tragi farsa. Polska nie tylko nie posiada systemów, które byłyby oczywiście zdolne do przechwytywania rakiet hipersonicznych, ale nie ma Polska w ogóle efektywnego systemu obrony powietrznej, czego najlepszym przykładem była tragedia w Przewodowie w listopadzie 2022 roku. Po dziś dzień nie ma wyjaśnienia tej sprawy. Sprawa w prokuraturze została umorzona. Strona ukraińska się nie przyznała, strona ukraińska nie przeprosiła, nie wypłaciła odszkodowania. I tak dalej. natomiast ta tragedia obnażyła z całą mocą, podobnie zresztą jak ta rakieta pod Bydgoszczą, brak efektywnego systemu obrony powietrznej przez państwo polskie. Polska nie ma systemu obrony cywilnej, Polska nie ma schronów, natomiast już w sytuacji, kiedy doszło do bojowego użycia rakiety z pociskiem hipersonicznym, to sytuacja jest tragiczna w perspektywie jakiejkolwiek eskalacji tego konfliktu. I w tym kontekście kluczowa oczywiście staje się prezydentura Donalda Trumpa. Wiemy, że Trump ma podejście niezwykle merkantylne, niezwykle transakcyjne do polityki. I to nie będzie człowiek, który będzie dbał o bezpieczeństwo państwa polskiego, czyli będzie dbał o bezpieczeństwo kraju, który. W sposób absolutnie, taki powiedziałbym, arefleksyjny, bezwarunkowy, za darmo przekazał swoje rezerwy wojskowe innemu państwu. Coś takiego na pewno nie budzi szacunku samego Donalda Trumpa, który ma bardzo biznesowe podejście do uprawiania polityki. To jest człowiek, który stawia. Bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych na pierwszym miejscu. To jest człowiek, który podczas swojej pierwszej prezydentury jednostronnie zerwał traktat INF, to jest człowiek, który jednostronnie zerwał porozumienie nuklearne z Iranem. I tak naprawdę ta droga do porozumienia się z Rosją ponad głowami państw małych i średnich oczywiście istnieje. Oczywiście istnieje. Rosja, krótko mówiąc, też, to jest bardzo ważna, wa, ważny wątek. Decydując się na użycie oresznika, rakiety hipersonicznej, pokazała, że jest w stanie zdobyć strategiczną przewagę, strategiczną inicjatywę bez używania broni jądrowej. Czyli jest Rosja w stanie deeskalować ewentualny duży konflikt za pomocą użycia broni hipersonicznej. No, trudno sobie wyobrazić, aby Rosja uderzając. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której NATO, będąc nawet, można powiedzieć, włączając się w jakikolwiek konflikt, i mając sytuację, w której Rosja używa takiej broni konwencjonalnej, hipersonicznej na jedno z krajów członkowskich NATO, używa w odpowiedzi broni jądrowej. No to Trudno sobie na dzisiaj taką sytuację w ogóle wyobrazić, wejście od, przez NATO na taką drabinę eskalacyjną. Niemniej jednak warto podkreślić, że Rosja zdobyła inicjatywę strategiczną. Rosja dzisiaj ma bardzo dużą przewagę. I teraz też warto zauważyć, że Rosja, mając, dysponując rakietami, bardzo precyzyjnym orężem do y, chirurgicznego rażenia ośrodków kierowania, ośrodków dowodzenia y, przeciwnika. Tego nie używa. Na przykład wobec ulicy bankowej w Kijowie, tam gdzie mieści się chociażby siedziba prezydenta Ukrainy. I tutaj dochodzimy do, do całego bankructwa tej narracji zachodniej, tej narracji, tej propagandy ukraińskiej, która przez długi, długi czas była obowiązująca na Zachodzie, także w Polsce. Pamiętamy tę ustawę z 2022 roku ustawę, ja ją nazywam ustawą kagańcową, która ograniczyła wolność badań akademickich, wolność wypowiedzi w środowiskach eksperckich, jeżeli chodzi o przyczyny wojny na Ukrainie. Wiemy, że wiele osób miało zarzuty, było karanych za to, że miało odmienne zdanie, na przykład w mediach społecznościowych, na temat wojny na Ukrainie, niż to, które było narzucane przez media głównego nurtu. A przypomnę tylko, że wśród tych kłamstw, które były powtarzane przez media głównego nurtu w Polsce, które przyjęły jako swoją propagandę ukraińską, była mowa o tym, że wojna rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. No to jest pierwsze kłamstwo. Wojna tak naprawdę rozpoczęła się, ale w 2014 roku. Kłamstwem było to, że ta informacja, że wojska rosyjskie wkroczyły na Ukrainę. 24 lutego 2022 roku. Prawdą jest to, że wojska rosyjskie wkroczyły na teren de jure Ukrainy w 2014 roku. Kłamstwem było, była mowa o tym, że Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę, której celem miała być okupacja całej Ukrainy. To jest piramidalne kłamstwo. Po pierwsze, Rosja nie rozpoczęła pełnoskalowej wojny, tylko rozszerzyła wojnę hybrydową, a zatem taką, która używa Broni konwencjonalnej, uderzeń kinetycznych z działaniami informacyjnymi, gospodarczymi, dyplomatycznymi. Oczywiście nastąpiła nowa faza wojny, ale nie była to wojna pełnoskalowa. Od samego początku Rosja miała techniczne możliwości przecięcia linii zaopatrzenia na Ukrainę. Linii zaopatrzenia z Polski na Ukrainę, czyli z Zachodu na Ukrainę. Po dziś dzień setki. Ton, setki tysięcy ton sprzętu wojskowego w sposób absolutnie niezakłócony jest transportowane na Ukrainie. Wiemy doskonale, że Rosja, gdyby prowadziła wojnę pełnoskalową, od pierwszych minut takiej wojny pełnoskalowej zniszczyłaby wszystkie linie zaopatrzenia z Polski na Ukrainę. Nie musiałaby atakować Polski, bo wystarczyłoby zniszczyć linie kolejowe, węzły kolejowe, węzły drogowe, węzły przeładunkowe. Węzły logistyczne na terytorium zachodniej Ukrainy. Rosja tego nie zrobiła, ponieważ celem Rosji nie jest wchłonięcie całej Ukrainy, nie jest aneksja Ukrainy, i od samego początku nie był to cel Federacji Rosyjskiej. Ja o tym od samego, oczywiście, początku mówiłem, ale wiadomo, że propaganda robiła, robiła, robiła swoje. Też warto zauważyć, że Rosja od samego początku, gdyby chciała, to w pierwszych minutach, w pierwszych godzinach wojny byłaby w stanie zniszczyć precyzyjnymi uderzeniami rakietowymi kluczowe ośrodki kierowania państwem ukraińskim, między innymi w Kijowie. Rosja tego nie zrobiła, ponieważ cel Rosji jest zupełnie inny niż wchłonięcie Ukrainy. I ostatnie kłamstwo, czyli znaczy ostatnie, nie ostatnie, ale ostatnie z przytoczonych w tym odcinku yy, propagandy, Mówiło o tym, że jeżeli Rosja pokona Ukrainę, to wojska rosyjskie znajdą się przy granicy z Polską. No jest to oczywiście piramidalna bzdura, ponieważ po pierwsze, celem Rosji nie jest aneksja całej Ukrainy, po drugie, wojska rosyjskie są od początku istnienia Federacji Rosyjskiej przy granicy z Polską. Wystarczy spojrzeć na granicę między Polską a obwodem. Kaliningraskim czy obwodem królewieckim, jak kto woli, wystarczy spojrzeć na historię państwa związkowego Rosji i Białorusi i zobaczyć, że Polska posiada ponad 600-kilometrową granicę z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Wzdłuż której są dyslokowane jednostki wojskowe, wojska także rakietowe, także broni jądrowa, taktyczna broni jądrowa, także rakiety średniego i pośredniego zasięgu, które swoim zakresem oddziaływania mogą oddziaływać na terytorium praktycznie całego państwa polskiego. Zatem to też jest nieprawda. Pytanie, o co chodzi? Dlaczego Rosja? Nie rozpoczęła wojny pełnoskalowej? Dlaczego Rosja nie ogłosiła powszechnej mobilizacji? Dlaczego Rosja w sposób niezwykle oszczędny, bardzo precyzyjny, ale też niezwykle oszczędny, operuje swoim potencjałem napadu powietrznego względem infrastruktury związanej z kierowaniem i dowodzeniem państwem ukraińskim? Dlaczego Rosja nie przecięła linii zaopatrzenia na Ukrainę? Dlaczego krótko mówiąc nie prowadzi tej wojny pełnoskalowej i nie chce anektować całej Ukrainy? Dlatego, że celem strategicznym Federacji Rosyjskiej jest zmiana architektury bezpieczeństwa w Europie. Koniec kropka. To jest cel strategiczny Federacji Rosyjskiej. Zatem przeciąganie tej wojny, która oczywiście ma swoje. Powiedziałbym, ofiary ma negatywne skutki nie tylko na samej Ukrainie, ale także widać to po kondycji gospodarek państw Unii Europejskiej. Te negatywne skutki odczuwamy my wszyscy. Ta wojna, przeciągając się, bardzo mocno osłabia Zachód, zmiękcza Zachód, tak aby usiąść do stołu rozmów i rozmawiać nad. Tymi propozycjami, które Federacja Rosyjska przedstawiła kolektywnemu zachodowi w grudniu 2021 roku. I tutaj trzeba cofnąć się do do tamtych czasów, sięgnąć do materiałów archiwalnych, sięgnąć także do dokumentów, które były prezentowane w stronie amerykańskiej 15 grudnia 2021 roku w Moskwie podczas spotkania z delegacją, która była kierowana przez Karen Donfried, czyli ówczesną asystentkę sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych do spraw Europy i Azji. I chodzi tutaj o dwa projekty. Porozumień o gwarancjach bezpieczeństwa. Jeden projekt porozumienia między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi oraz między Federacją Rosyjską a państwami członkowskimi NATO. Były dwa takie dokumenty zaprezentowane w Moskwie delegacji amerykańskiej 15 grudnia, a następnie dwa dni później czyli 17 grudnia 2021 roku minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow zaprezentował a minister AMSZ rosyjski opublikował oficjalny komunikat o przekazaniu stronie amerykańskiej takich propozycji zostały zaprezentowane oba dokumenty niedługie składające się z preambuły i w przypadku umowy ze Stanami Zjednoczonymi z ośmiu artykułów a w przypadku państw członkowskich NATO, pozostałych państw członkowskich NATO, z dziewięciu artykułów. Co strona rosyjska wtedy proponowała i co jest tak naprawdę celem strategicznym tej wojny? Te projekty skonkretyzowały rosyjską wizję dotyczącą ograniczenia. Aktywności i obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie i obecności samego NATO, samego Sojuszu Północnoatlantyckiego na obszarze poradzieckim i w obszarze Europy Środkowej. Jeżeli chodzi o te najważniejsze postulaty rosyjskie, to po pierwsze, nieagresja, powstrzymanie się od działań, które Rosja uznaje za szkodliwe dla swojego bezpieczeństwa. Po drugie, Nierozszerzanie NATO, zwłaszcza na wschód, szczególnie na obszar poradziecki. Tutaj ewidentne nawiązanie do układu NATO-Rosja podpisanego w Paryżu w 1997 roku. Po trzecie, nietworzenie baz i nieprowadzenie aktywności wojskowej na terytorium Ukrainy i innych państw poradzieckich, przestrzeni poradzieckiej, które nie są członkami NATO. No i to oczywiście było bardzo mocno. Naruszone, ta zasada była bardzo mocno naruszana przez ostatnie dekady. Widać to było i po tym szczycie nieszczęsnym w Bukareszcie w 2008 roku, który jest traktowany także przez wielu ekspertów amerykańskich wymienianych przeze mnie wielokrotnie w podcaście geopolitycznym, chociażby profesora Mirszera, jako jeden z bardzo ważnych takich punktów, które tkwią u genezy tego tej wojny na Ukrainie. 2008 rok szczyt w Bukareszcie, czyli obietnica członkostwa w NATO dla Gruzji i dla Ukrainy. Co do nietworzenia baz, nieprowadzenia aktywności wojskowej, no już wiemy z doniesień amerykańskich mediów głównego nurtu, takich jak dziennik New York Times, artykuł z 25 lutego 2024 roku, że od 2014 roku na terenie Ukrainy zarówno wywiad brytyjski MI6, jak i wywiad amerykański CIA zbudowały 12 baz. Wywiadowczych skierowanych przeciwko Federacji Rosyjskiej. No i tu nie trzeba szukać jakichś wielkich analogii. Wystarczy zapytać zadać pytanie co by było, gdyby 12 wielkich baz wywiadowczych stworzyły wywiad rosyjski i wywiad chiński na terenie Kanady czy na terenie Meksyku i chciały oddziaływać w ten sposób hybrydowo na działania, na, na, na politykę amerykańską, na Funkcjonowanie państwa amerykańskiego. Co by było, gdyby bazy na przykład rosyjskiego NATO, czyli organizacji ODKB, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, gdyby takie bazy powstały na Kubie. No, moim zdaniem byłaby powtórka kryzysu kubańskiego z 1962 roku. Dalej, kolejny, czwarty, czwarty postulat rosyjski, czyli Nierozmieszczanie rakiet średniego i pośredniego zasięgu poza obszarem NATO i w rejonach, z których możliwe jest rażenie terytorium Rosji. Yy, idąc dalej, nierozmieszczanie broni jądrowej poza terytorium państw ją posiadających i likwidację jakiejkolwiek infrastruktury, która umożliwiałaby taką dyslokację broni jądrowej. To wszystko idzie w poprzek na przykład tym. Wszystkim żądaniom, oczekiwaniom części decydentów w Warszawie, którzy chcieliby właśnie rozmieszczania dalszego natowskiej broni jądrowej. Yy, idąc dalej, jeżeli chodzi o rosyjskie propozycje, wycofania wojsk sojuszniczych rozmieszczonych na terytorium nowych państw członkowskich NATO po maju 1997 roku, czyli po podpisaniu wspomnianego przeze mnie aktu stanowiącego NATO Rosja. Chodzi o to, aby nie było stałych baz, wojskowych, aby nie było dyslokacji wojsk sojuszniczych, stałych oczywiście, bo nie mówimy tutaj o jakichś tam wspólnych ćwiczeniach, manewrach i, i tak dalej. Stąd proszę zauważyć, że też taki duży dystans takich ludzi jak generał Ben Hodges wobec e, jakiejś tam perspektywy rozmieszczania stałych baz amerykańskich. E, idąc dalej, Wyznaczenie strefy buforowej wokół granic Rosji i jej sojuszników z ODKB, czyli tego w cudzysłowie, rosyjskiego NATO, czyli tego rosyjskiego Sojuszu Polityczno-militarnego, gdzie właśnie byłyby niedozwolone ćwiczenia, czy inna aktywność wojskowa powyżej poziomu brygady, już nie mówiąc tam o dywizji, prawda, czy, czy jeszcze wyższych, wyższych jednostkach. Natomiast to jest kwestia do negocjacji, czy byłoby to dozwolone jednorazowo, czy kraje, czy dane układy wojskowe miałyby ze sobą konsultować takie, takie rzeczy. Dalej, niedopuszczenie lotów ciężkich bombowców i przepływu okrętów wojennych na obszarach, z których mogłaby, mogłyby one razić cele terytorium. Rosji przede wszystkim chodzi o morze bałtyckie i morze czarne. No i jednym z ostatnich jedna z ostatnich propozycji rosyjskich to jest zachowanie przez samoloty bojowe i okręty wojenne NATO określonego dystansu względem analogicznych jednostek rosyjskich w przypadku zbliżania ich do siebie. To są propozycje rosyjskie, niewątpliwie idące daleko, ale z drugiej strony jeżeli spojrzymy na to jak Blisko Stany Zjednoczone zaczęły rozmieszczać swoje bazy wojskowe względem granic Rosji, i brak analogicznych posunięć ze strony czy to Federacji Rosyjskiej, czy, czy Chińskiej Republiki Ludowej względem Stanów Zjednoczonych, to widzimy, że rzeczywiście ta równowaga sił na świecie po prostu została zachwiana. Niewątpliwie Stany Zjednoczone po roku 1991 po dezintegracji Związku Radzieckiego. Wykorzystały kilkanaście lat takiej jednobiegunowej chwili, czyli tego świata umownie jednobiegunowego, swojej niekwestionowanej hegemonii, do rozszerzenia swoich wpływów, do wysuniętej obecności w Eurazji, do y, też próby takiego okrążania państw traktowanych jako wrogie, czyli Iranu na przykład, czy, czy Rosji, czy Chin, właśnie bazami swoimi, bazami na, NATO, czy bazami sojuszników, partnerów, junior, junior partnerów. To oczywiście w miarę. Ustępowania jednobiegunowej chwili w miarę słabnięcia samych Stanów Zjednoczonych, słabnięcia hegemonii Stanów Zjednoczonych, słabnięcia pozycji dolara w rozliczeniach międzynarodowych. Zwłaszcza po tym kryzysie z lat 2008-2009 stało się jasne, że państwa, zwłaszcza państwa globalnego południa, zaczną kwestionować hegemonię amerykańską. Widzimy rozszerzanie się, wzmacnianie się i rozszerzanie się grupy BRICS+. Widzimy także inne organizacje, które rosną w siłę, jak Szanghajska Organizacja Współpracy i szereg innych. Widzimy także no oczywiście wojnę na Ukrainie, która jest próbą tego, z punktu widzenia Rosji, oczywiście, przecięcia tego okrążania przez NATO, czy przybliżania natowskich baz do granic Rosji. Ja w żaden sposób nie usprawiedliwiam przemocy w stosunkach międzynarodowych, żeby była jasność, natomiast na chłodno zupełnie analizuję to na podstawie dostępnych, dostępnych materiałów. W kontekście użycia rakiety Oresznik. Widać, że jest bliżej do porozumienia między kolektywnym Zachodem a Federacją Rosyjską, ale niestety z punktu widzenia państwa polskiego ta nieodpowiedzialna polityka, emocjonalna polityka oparta na rusofobii kompletnie nieracjonalnej rusofobii bezwarunkowym wspieraniu Ukrainy przekazaniu za darmo, tysięcy ton sprzętu z zapasów Wojska Polskiego, rozbrojeniu Wojska Polskiego, osłabieniu gospodarki państwa polskiego, no niestety Polska dzisiaj nie będzie traktowana jako równoprawny partner do negocjacji, jeżeli chodzi o pokój w Europie. Mam niestety taką ocenę tej sytuacji dość, no chciałbym się powiedzieć, pesymistyczną, czy też realistyczną. Wiele wskazuje na to, że mocarstwa będą porozumiewać się ponad głowami państw Małych i średnich będą decydować o nowej architekturze bezpieczeństwa w Europie. Być może dojdzie do jakiejś konferencji o bezpieczeństwie zbiorowym. W celu zawarcia układu o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie byłoby bardzo źle, gdyby no, nikt z Polski nie miał tak naprawdę możliwości nawet wzięcia udziału. Dlatego w mojej ocenie, znając już na podstawie dostępnych źródeł, no, takie fundamenty wiedzy, mając te fundamenty wiedzy o genezie wojny na Ukrainie, która rozpoczęła się w 2014 roku, wiedząc na jakim etapie jest dzisiaj ta wojna, że Ukraina nie ma szansy jej wygrać w dającej się przewidzieć perspektywie. Znając te balony próbne, które są już wypuszczane, jeżeli chodzi o ewentualny nawet podział terytorium Ukrainy, bo oficjalne agencje informacyjne, na przykład Interfax Ukraina, podają takie informacje. Również media głównego nurtu w Polsce podały te informacje. Warto, aby Polska jednak była przy stole rozmów, aby Polska włączyła się w mediację dotyczącą zakończenia, jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie i Ustalenia takich warunków pokojowych i takiego systemu bezpieczeństwa, który by również zabezpieczał bezpieczeństwo nas wszystkich. W tym kontekście żadne pochukiwania, żadne emocje, żadna woje prowojenna narracja w żaden sposób nie pomoże. Tutaj, w moim głębokim przekonaniu, biorąc pod uwagę fakt, że świat staje się multipolarny, przynajmniej na razie widzimy, że Hegemonia amerykańska jest nie do utrzymania, że świat staje się multipolarny, czyli wielobiegunowy, należy zastosować strategię wielowektorową i Polska powinna jak najszybciej podjąć starania o normalizację relacji z Federacją Rosyjską i z Republiką. Białoruś. Póki te relacje nie są całkowicie zerwane, póki nie doszło do całkowitego zerwania tych relacji, zresztą warto zauważyć, że te relacje nie są zerwane, w przypadku Republiki Białoruś relacje dyplomatyczne są obniżone do poziomu charge d'affaires, natomiast w przypadku relacji z Federacją Rosyjską cały czas przecież ambasador Federacji Rosyjskiej jest w Polsce, Polska utrzymuje relacje dyplomatyczne z Rosją, są one oczywiście bardzo bardzo złe, są bardzo napięte, ale jeszcze są. Dlatego, w moim głębokim przekonaniu, aby zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Polakom, należy podjąć starania o to, aby jak najszybciej znormalizować relacje z Federacją Rosyjską i z Republiką Białoruś. Dziękuję Państwu za uwagę.